Witam, witam. Pani Darek dzisiaj przybliży nam tematykę związaną ze składką zdrowotną, ale związaną z tym, co aktualnie się dzieje, najnowsze zmiany, najnowsze zapowiedzi oraz praktyczne tego ujęcie. Panie Darku, w trzech zdaniach, o czym dzisiaj będziemy mówić? Dzisiaj mamy jak gdyby dwa bloki spotkania. Jeden taki większy dotyczy składki zdrowotnej, ale wychodzę z założenia, że skoro już mamy 25 kwietnia, to już Państwo umiecie to realizować, więc ja zwrócę dzisiaj uwagę na te sprawy, które przysparzają najwięcej problemów, na wielokrotność składki przy różnego rodzaju działalnościach i zasadach, sposobie wypełniania dokumentów rozliczeniowych z tym związanych oraz zwrócę Państwu uwagę na to, co się zmieniło w kwietniu już oraz to, co jest zapowiedziane jako naprawa błędów od 1 lipca 2022 roku. I drugi ten blok, nieco krótszy, zwrócę Państwu uwagę, przypomnę Państwu, powiem Państwu, co może być przedmiotem kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na co należałoby zwrócić uwagę. To takie będzie sygnalizacyjnie, z czym się wiąże kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dobrze, a ja Państwu pod koniec, czyli mniej więcej o godzinie 10, złożymy Państwu propozycję dla osób, które będą chciały do nas dołączyć i z Panem Darkiem przejść pełne szkolenie, bo będziemy także mówić o ważnym temacie, bo będzie możliwość dołączenia do szkolenia całkowicie nowego, w którym Państwo być może jeszcze nie braliście udziału, no raczej nie. Panie Darku, co będziemy poruszać jeszcze na temat tego nowego szkolenia? Tak, te dwa nowe szkolenia to jedno, można powiedzieć, odpowiada blokowi dzisiejszego spotkania, pierwszemu blokowi, czyli składka zdrowotna od podszewki dla osób prowadzącej pozarolniczą działalność z tymi wszystkimi sprawami typu strata, dochody minusowe, sprzedaż, różnice remanentowe i tak dalej, i tak dalej. A drugie szkolenie, no to poświęcone czysto na zagadnienie kontrola z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Powiem Państwu o rodzajach kontroli, co w poszczególnych rodzajach, na co zwraca uwagę inspektor kontroli, co leży w zakresie jego zainteresowania. Już taka dogłębna wiedza, żeby być dobrze przygotowanym na wizytę inspektora kontroli z ZUS-u. Dobrze, to dziękuję bardzo i zostawiam Państwa z Panem Darkiem. Do usłyszenia. Troszkę trudne zadanie przed sobą postawiłem, bo w ciągu 60 minut powiedzieć o tym wszystkim, co się nazywa chociażby składka zdrowotna w Polskim Ładzie, od podstaw to jest niemożliwe, ale wychodzę z założenia, tak jak już mówiłem, że Państwo te podstawy macie, znacie zasady, bo już to realizujecie przecież czwarty miesiąc. Więc z tych podstawowych rzeczy przypomnę tylko pewne zagadnienia, nie wszystkie jak gdyby od dna wyjaśniając, tylko zasygnalizuję to, co jest najważniejsze. Więc przypominam, że mamy zmianę dokumentów RCA, nowe RCA i też nowe DRA, a nie mamy raportu RZA. Nowe raporty RCA dlatego są zmienione i ten dokument będziemy dzisiaj jeszcze, będę jeszcze wielokrotnie pokazywał, bo doszły rubryki od pola 3E, doszły rubryki, które właśnie mówią o przychodzie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, o dochodzie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, wysokości, podstawie wymiaru składki zdrowotnej oraz samej składce zdrowotnej. No bo mamy od stycznia, można powiedzieć, indywidualny sposób ustalania składki zdrowotnej, a nie ten ryczałtowy sposób, jaki obowiązywał do grudnia 2021. I w zależności od formy, od rodzaju działalności, od formy opodatkowania wypełniamy odpowiedni blok, o czym będę oczywiście wspominał za momencik. Czyli z pierwszego slajdu zmiana raportów RCA i likwidacja raportów RZA. Proszę również pamiętać, że dla osób prowadzących pozarolniczą działalność zostały zlikwidowane tak zwane klony. Od wielu lat, jeśli się nie zmieniało dla osoby, która składa dokumenty sama za siebie, nie ma pracowników, nie ma osób na umowach zlecenie, ona nie musiała co miesiąc składać deklaracji rozliczeniowej. ZUS za tą osobę klonował dokumenty. Od stycznia likwidacja, nie ma tych klonów. Ostatnie klony ZUS zrobił w styczniu za grudzień.
Teraz nawet dla tych przedsiębiorców, którzy mają jeszcze zryczałtowaną składkę, bo są tacy, to nie oznacza, że nie muszą składać dokumentów rozliczeniowych. Muszą składać za siebie, nie ma klonowania. No i przypomnę Państwu, bo tu już się zaczyna, pierwsze problemy się pojawiły. Od 1 stycznia mamy zmianę terminu opłacania składek. Pani Ewelina już ma pytanie, jeśli osoba zlikwidowała działalność w marcu, do kiedy powinna zrobić korektę deklaracji rocznej? Dopiero w następnym roku? Tak, no jest wyznaczony ten termin ostateczny na dokonanie korekty. To oczywiście, że tak, tylko Pani Ewelino, żeby odpowiedzieć dobrze na Pani pytanie, to trzeba by było mieć trochę więcej danych. Rodzaj działalności, sposób opodatkowania, bo to są przeróżne sytuacje, więc... Może do pytania wrócimy na koniec, jak już będziemy mieli przypomniane te zagadnienia związane ze składką zdrowotną. Proszę Państwa, terminy, króciutko. Zginął termin 10, zniknął. Cała dziesiątka, termin do 10 przeszedł do terminu 20 i część przedsiębiorców z terminu 15, którzy nie są osobami prawnymi, a zatrudniają pracowników, oni przeskoczyli do, czyli byli w 15, przeskoczyli do terminu 20 i już są pierwsze ofiary, to złe słowo, ale są pierwsze błędy, bo jeśli ktoś uznał, że przepis wchodzi od 1 stycznia, to tak naprawdę ten przepis wchodzi od składek pod tytułem styczeń, czyli dopiero w lutym obowiązywały te nowe przepisy. Jeśli to jest osoba fizyczna, która ma prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, zatrudnia 150 osób i w styczniu za grudzień zapłaciła składkę 20 stycznia, staje się dłużnikiem, bo doszły odsetki za zwłokę. Więc tu zwracam uwagę, żebyście nie za wcześnie, sprawdźcie, żeby nie za wcześnie wejść w te nowe terminy opłacania składek. No i teraz króciutko przypomnienie zagadnień, sposobu ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla poszczególnych rodzajów działalności. Pierwsza grupa, tak zwani pozostali albo inni. Do nich należą wspólnicy jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólnicy spółek komandytowych, bo oni są wprawdzie wymienieni w tej zasadzie dochodowej, ale oni nie płacą PIT-ów, oni są opodatkowani CIT-em. W związku z tym trzeba ich potraktować nieco inaczej. Druga grupa, twórcy i artyści, bo nie są wymienieni w tym przepisie dochodowym. Akcjonariusze prostej spółki akcyjnej, którzy wnoszą do spółki wkład w postaci pracy, też nie są wymienieni w przepisie, a więc są do tej zaliczeni do grupy pozostali. No i czwarta grupa, osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność. Dla tych czterech grup nie ma zasady dochodowej. To jest grupa, dla której nadal mamy składkę ryczałtową, tylko troszkę wyższą niż w poprzednim roku, bo nie od 75% przeciętnego wynagrodzenia z czwartego kwartału liczymy składkę zdrowotną, tylko od pełnego przeciętnego wynagrodzenia, a więc od kwoty 6221,04 razy 9% i mamy składkę zdrowotną. I ta składka zdrowotna obowiązuje od stycznia do lutego, od stycznia do grudnia 2022 roku. Nie ma składki rocznej. I gdyby tutaj u Pani Eweliny, z pytania Pani Eweliny był ktoś z tych czterech grup, to likwiduje działalność w marcu i nie musi się rozliczać rocznie. A już Pani Ewelina odpowiedziała, że są zasady ogólne. No to oczywiście, jak najbardziej zasady ogólne, to trzeba rozliczyć prawidłowość ustalenia ze składki zdrowotnej rocznej, ale to jak Pani zrobi w kwietniu to rozliczenie, nikt Pani tego nie zabroni, ma Pani święty spokój, nie musi Pani czekać do przyszłego roku. Nie ma tutaj jak gdyby takich konsekwencji, że skończyła działalność osoba w marcu, to musi czekać do lutego przyszłego roku, żeby rozliczyć to. Skoro zakończyła tą działalność, to powinna się z tej składki zdrowotnej rozliczyć. Ale skoro zasady ogólne osoba fizyczna, to ona równie dobrze może w lipcu, w sierpniu podejmować działalność kolejną i tak naprawdę będzie dalej to ten sam płatnik składek. Pani Kinga ma pytanie, czy komornik też liczy taką składkę. Komornik sądowy to nie jest tytuł do ubezpieczenia.
trzeba najpierw stwierdzić, czy jest to pozarolnicza działalność i jaka to jest działalność, czy gospodarcza, czy inna. Jeżeli ta działalność komornika jest uznana jako działalność gospodarcza, to w zależności od tego, w jakiej formie jest opodatkowana i tak dalej, ale komornik sądowy to w większości sytuacji nie jest działalnością. Także pani Kingo, komornik to nie jest tytuł do ubezpieczenia, mówiąc tak ogólnie. Proszę państwa, ta grupa pozostali. Czasami padają pytania, jak rozliczyć, jak nie ma nigdzie wpisane, że to jest jednoosobowa spółka czy spółka komandytowa. To jest wycinek raportu RCA. Grupa pozostali to jest pole 18. Zaznaczamy tutaj, że to jest bez formy opodatkowania. No i wpisujemy właściwą podstawę wymiaru składek, czyli te 6221.04, jeśli ma jedną taką spółkę, jeśli jest udziałowcem, wspólnikiem w jednej spółce komandytowej, to wpisuje 6221.04 i od tego należna składka 9%, to nie pamiętam, to jest chyba 559 i ileś tam groszy, ale już nie pamiętam co do grosza, jak wygląda ta składka. Szybciutko druga grupa przedsiębiorców, ci, którzy są opodatkowani na karcie podatkowej. Dla nich też jest ryczałtowa składka, kwota minimalnego wynagrodzenia, a więc nie ma żadnego problemu, nie ma składki rocznej, nie ma rozliczenia rocznego. Cały rok 2020 płaci, zaznacza w polu 09, bo tu jest karta podatkowa wskazana, dla niego podstawa 3010 zł, a więc kwota składki 270 zł i 90 groszy. Koniec wypełniania, nie ma żadnego problemu. No i zasady ogólne, o których wspominała pani. W zasadach ogólnych mamy rozróżnienie formy opodatkowania według skali, czyli progresywny sposób oraz liniowy. To są jedyne grupy opodatkowania, jedyne zasady opodatkowania, gdzie liczymy składkę od dochodu z tych działalności. Z tym, że bierzemy pod uwagę dochód z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym liczymy składkę. Jeżeli dlatego jest to przesunięcie o jeden miesiąc, za tą grupę dopiero w marcu, za luty liczyliśmy po raz pierwszy składkę według Polskiego Ładu. Za styczeń było jeszcze po staremu. Dopiero w marcu za luty składka pod tytułem luty na podstawie dochodu za styczeń. Te dwie grupy różnią się stopą procentową. Skala podatkowa 9%, linia 4,9%, ale proszę pamiętać, że dla nich jest ustalona minimalna stawka i ona jest 9%, 9% od minimalnego wynagrodzenia. Czyli bez względu na to, że liniowiec ma niższą stopę procentową, to tak i tak musi zapłacić co najmniej 270 zł 90 groszy. Kiedy? Jeśli jego dochód miesięczny po pomnożeniu razy stopę procentową, po pomnożeniu przez stopę procentową wyjdzie mu niższy niż 270 zł 90 groszy. Tak samo skala. Dochód razy 9%, kwota niższa niż 270,90, to taka dla niego minimalna składka obowiązuje. Czy RCA, czy DRA dla prowadzących działalność? Pani Roxano, najpierw na to pytanie. Jeżeli ktoś jest sam za siebie, nie ma żadnych innych ubezpieczonych, to DRA. Jeżeli ma oprócz siebie jednego pracownika albo więcej pracowników, to wtedy DRA tworzy sumę wszystkich składek, a składki za osobę prowadzącą działalność są w RCA. Czy twórca musi składać miesięcznie deklarację? Tak, twórca był w tej grupie inni, więc oczywiście nie ma żadnego klonowania. Tutaj pani Małgosia ma pytanie. Na dzień 30 kwietnia planuje zakończyć działalność. Za kwiecień na 30 kwietnia, ok. Za kwiecień składam z dochodem za marzec. Czy dochód za kwiecień będzie objęty składką zdrowotną? Przesunięcie o jeden miesiąc, więc tą składkę będzie pani porównywała do dochodu od stycznia do marca, a to będzie wykraczało poza dochód, nie wiem, muszę się chwilę zastanowić. To za moment, wrócę do tego pytania.
A jak deklaracje robią korektę zwykłą DRA? Bo z tego co wiem, jest tylko deklaracja DRA, rozliczenie roczne dla opodatkowanej ryczałtem. Nie. To tutaj wyjątk, to tutaj Pani Ewelino, małe zamieszanie. Bo jeżeli miesięcznie ktoś na zasadach ogólnych, to co mówimy teraz, ustalił podstawę wymiaru składki zdrowotnej, naliczył składkę, a za miesiąc, za dwa okazuje się, że źle ten dochód w danym miesiącu został ustalony, to koryguje Pani ten miesiąc, za który Pani to złożyła. Natomiast o rocznym rozliczeniu na zasadach ogólnych to mówimy, że należy go zrobić po zakończeniu roku, ponieważ tu w grę wchodzą te wszystkie straty wtedy, kiedy jest dochód niższy niż minimalne wynagrodzenie w jakimś miesiącu i musi Pani naliczyć składkę, opłacić składkę od 270,90 zł, to i tak musi Pani to zrobić w kontekście rocznym, ale wtedy nie robi Pani korekty tamtych miesięcy, tylko rozlicza Pani się w skali roku, tak mówiąc w dużym skrócie. Jaka deklaracja? Nie ma innej deklaracji, jest deklaracja tylko jedna, ta o której mówimy, DRA. Ona ma tam blok rozliczenia rocznego dotyczącego ryczałtowca, ale wszystko robimy w tej deklaracji, w tych deklaracjach rozliczeniowych DRA. Nie ma inaczej, jest DRA, część druga, ale to dotyczy ulgi w opłacaniu, w ustalaniu podstawy wymiaru w niższej wysokości na ubezpieczenia społeczne. Dobra, ale kontynuujmy to, zaraz do tego jeszcze wrócimy. Oczywiście w pytaniach na koniec wrócę do Państwa wszystkich pytań. Ale jak teraz się zajmę pytaniami, to nie dojdziemy do końca naszego tematu. Więc proszę Państwa, roczna podstawa wymiaru składek pod tytułem od lutego do stycznia przyszłego roku będzie odpowiednikiem 12 miesięcy podatkowych, czyli od stycznia do grudnia, czyli tego prawdziwego roku podatkowego. Jeśli chodzi o linię, to oczywiście dla linii jest pole 0,5 do wypełnienia, dla progresywnego jest pole 0,04 na poprzedniej stronie raportu RCA albo DRA składanej samej za siebie. I pierwsze problemy, jakie wyniknęły z ustalaniem dochodu, bo teoretycznie przepis jest bardzo jasny. Dochód za pierwszy miesiąc ustalamy jako różnicę między przychodem pomniejszonym o koszty, wszystko w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym i pomniejszony jeszcze o kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe za przedsiębiorcę, które w tym miesiącu zostały opłacone. Jeśli nie zostały opłacone, to nie możemy tego pomniejszyć. No i problem się zaczął od następnego miesiąca. Czy w następnym miesiącu to liczymy dochód czysty za dany miesiąc? Ustawodawca odpowiadał, że nie. Liczymy dochód narastająco. Narastająco od początku roku, pomniejszając o dochód, który dotychczas stanowił już podstawę wymiaru składki zdrowotnej. Można by było powiedzieć, że jeżeli w każdym miesiącu mamy dochód przekraczający minimalne wynagrodzenie, to tak naprawdę jest to dochód z czystego danego miesiąca. Ale jak wejdzie nam strata w którymś z miesięcy, to rzeczywiście to nie jest już ten dochód. Zobaczcie sobie na ten przykład. Ustalamy składkę za luty, a więc mamy styczeń jako ten wyjściowy miesiąc. Przychód 26 tysięcy, koszty 20 tysięcy. Już żeby nie komplikować przykładu, uznałem, że składki społeczne już są zaliczone w tych kosztach. A więc czysty dochód 6 tysięcy złotych, dochód za styczeń. Więc te 6 tysięcy stanowi podstawę wymiaru składki zdrowotnej. Za luty przychód 30 tysięcy, za sam luty przychód 30 tysięcy, koszty 21 tysięcy, a więc dochód 9 tysięcy. Jak ustalamy podstawę wymiaru składki zdrowotnej? Po pierwsze, sumujemy przychody za wszystkie miesiące dotychczasowe, czyli styczeń i luty, 26 plus 30. Odejmujemy od tego sumę kosztów 20-21, a więc zostaje nam 15 tysięcy dochodu od początku roku. I od tego odejmujemy dochód ten, który już
służył ustaleniu podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Ile nam zostaje? 9 tysięcy. Więc można powiedzieć, że to jest właśnie dokładnie czysty dochód za luty. Tak, ale jeżeli w marcu wychodzi nam strata, bo mamy przychód 20 tysięcy, koszty mamy 25, a więc jesteśmy do tyłu 5 tysięcy. Jak ustalamy składkę za kwiecień? Sumujemy przychody, odejmujemy sumę kosztów, zostaje nam 76 tysięcy złotych. Od tego odejmujemy 66 tysięcy. Co to będzie za 66 tysięcy? To będzie 6, co to za 60 tysięcy? 20, 21 i marcowe 25, czyli te trzy wielkości. Ile nam zostaje? 10 tysięcy. Od tego odejmujemy dotychczasowy dochód, a więc ile nam zostaje jeszcze na plusie? Nic. Mamy stratę minus 5, mamy stratę 5 tysięcy złotych. W związku z tym w RCA podajemy dochód 0 i to, co ZUS mówi, przekazuje, że nie jest zainteresowany stratą, że straty nie wchodzą do zdrowotnej, to wchodzą, bo widzicie, jak się wylicza składkę zdrowotną, podstawę składki. Natomiast prawidłowe jest sformułowanie, powinien ZUS troszeczkę zmienić to sformułowanie i powiedzieć, że nie interesuje go strata do wypełniania dokumentów, bo nie można podawać w dokumencie RCA czy w DRA, nie można podawać straty, nie można podawać dochodu ze znakiem minusowym. W takiej sytuacji podajemy dochód 0, podstawa minimalna razy 9% 270. I zobaczmy jeszcze kolejny miesiąc, kiedy znowu wracamy na plusy, mamy przychód 30 tysięcy, koszty 20 tysięcy, dochód z samego kwietnia zostaje nam 10 tysięcy złotych. A więc sumujemy to wszystko od stycznia do kwietnia, raz, dwa, trzy, cztery przychody, odejmujemy od tego cztery koszty za 4 miesiące, zostaje nam 106 tysięcy złotych. Odejmujemy od tego 86 tysięcy, zostaje 20 tysięcy dochodu, który stanowi od początku roku podstawę do składki zdrowotnej. Ale dotychczas mieliśmy 15 tysięcy już oskładkowane, a więc pozostaje 5 tysięcy złotych. Pamiętajcie, że tutaj do sumy dochodów dodajemy, nie dodajemy tych 3010 zł, bo to nie był dochód. To była ryczałtowa, urzędowa, państwowa, minimalna podstawa składki zdrowotnej. Więc to nie był nasz dochód. Tych 3010 zł, to te 3010 zł nie uczestniczy w sumowaniu do dochodu. I zobaczcie teraz tutaj, to co mówiłem na początku, że wydawałoby się, że ten dochód to jest czysty dochód za dany miesiąc. Niekoniecznie, bo tutaj czysty dochód w miesiącu kwiecień to było 10 tysięcy. A jaka wyszła nam podstawa wymiaru składki zdrowotnej? 5 tysięcy. Dlaczego? Bo te 5, które mieliśmy stracone w zeszłym miesiącu, stratę dochodową, dało nam tutaj zmniejszenie podstawy do składki zdrowotnej. I w takich sytuacjach z rozliczenia rocznego dopiero wyjdzie, czy mamy coś dopłacić, czy mamy coś dopłacić, czy mamy nadpłaconą składkę zdrowotną. I proszę Państwa, coś, co się wydarzyło od 14 kwietnia, o co się dopominali przedsiębiorcy od samego początku Polskiego Ładu. Dlaczego różnice remanentowe nie są uwzględniane przy ustalaniu dochodu do składki zdrowotnej? Odpowiedź była taka, nie bo nie, że podstawa do składki zdrowotnej nie musi być taka sama jak podstawa do podatku dochodowego. Ani różnice remanentowe, ani sprzedaż jakichś składników majątkowych, które zostały nabyte w poprzednim roku. Nie wolno było uwzględniać. Od 14 kwietnia znowelizowano przepis i już możemy uwzględniać różnice remanentowe w ustalaniu kwoty dochodu. Ktoś zada pytanie, no dobrze, od 14 kwietnia weszło w życie, a więc przepis obowiązuje de facto
od opublikowania tego przepisu, od 14 dni po ogłoszeniu. No a ja w styczniu naliczyłem składkę zdrowotną bez uwzględniania tych różnic remanentowych. No okej, okay, ale po zakończeniu roku będziecie rozliczali rocznie, więc wszystko wskazuje na to, że to wówczas będziecie mogli ująć w rozliczeniu właśnie te różnice remanentowe. Ja zadałem pytanie w tym zakresie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czekam na odpowiedź, zobaczymy jaka ta odpowiedź będzie, czy rzeczywiście w zeznaniu rocznym, nie w zeznaniu, w tym rozliczeniu rocznym nie będzie żadnego problemu, żeby różnice remanentowe, chociażby te roczne, uwzględniać. Z tym, że należy pamiętać, różnica remanentowa działa w dwie strony. To nie znaczy, że zawsze będzie z korzyścią dla przedsiębiorcy. Dobrze. I również uwzględniono w tej zmianie właśnie te, co powiedziałem, towary kupione w 2021 roku. I mamy tą zmianę, która brzmi tak. Przy ustaleniu w 2022 podstawy wymiaru składki na zdrowotne nie powiększa się dochodu. Nie powiększa się dochodu o różnicę określoną w artykule 24 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Bardzo jednoznaczny i bardzo jasny przepis, ale trzeba sobie zajrzeć do tego przepisu, poszukać wyjaśnień albo zapisać się na pełnoterminowe szkolenie, żeby korzyści z tego całkowite wynieść. Tutaj macie przykłady dotyczące tego środka trwałego. Podatnik kupił w 2022 środek trwały za 100 tysięcy. Po 2 latach sprzedał go za 65 tysięcy. Do tego czasu zamortyzuje go w 40%. Dochodem ze sprzedaży, zwracam uwagę, że kupi dopiero już w Polskim Ładzie. Dochodem ze sprzedaży będzie więc 5 tysięcy złotych. W związku z tym, z tego wzoru, który wynika ze zmienionych przepisów, to przychód ze zbycia minus wartość początkowa powiększona o dokonane odpisy amortyzacyjne. Wynik z tego 5 tysięcy. Odesłanie do tego przepisu w ustawie zdrowotnej oznacza, że i w tym zakresie dochód składkowy będzie taki sam jak podatkowy, a więc będzie zrównany, ale zakup w nowym roku. Natomiast przepis przejściowy, jeżeli zostały te środki trwałe nabyte przed 2022 rokiem, czyli w polskim nieładzie, to należy obliczać ten dochód do składki zdrowotnej jako przychód ze zbycia minus wartość początkowa, zapominając de facto o amortyzacji. Przykład, płatnik kupił w 2020 roku środek trwały za 100 tysięcy, w 2022 sprzeda go za 65 tysięcy. Do końca 2021 zamortyzował go w 40%. Dochodem ze sprzedaży będzie więc 65, czyli to, za co kwota sprzedaży obecnie, minus to, co zapłacił, a więc będzie na minusie 35 tysięcy. Strata ta pomniejszy dochód przedsiębiorcy stanowiący podstawę składki na ubezpieczenie zdrowotne. No więc czy to nam wyjaśni wszystko, będzie jeszcze więcej komplikacji, ale może rzeczywiście składka, dla mnie podatki nie są środowiskiem, że tak powiem, zawodowym, ale dla mnie jest to trudna kwestia, dla mnie środowiskiem są ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, ale być może to zbliżenie podstawy składki zdrowotnej zbliżenie podstawy składki zdrowotnej do podstawy podatku dochodowego być może rzeczywiście ułatwi księgowym, którzy się tymi zagadnieniami zajmują. No i proszę Państwa, sygnalizuję, że od 1 lipca już jest projekt ustawy w Sejmie. W jakim kształcie wyjdzie z Sejmu? To trudno jeszcze dzisiaj powiedzieć, ale postanowiłem Państwu to zasygnalizować. Po pierwsze, dla wszystkich, którzy są na skali, a więc dla pracowników, dla zleceniobiorców, ale i dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, bo o nich mówimy teraz, którzy są na skali, to stopa procentowa podatkowa zostanie zmniejszona z 17% na 12%. Ale jednocześnie tej grupie zostanie zabrana ulga klasy średniej. Skoro liniowiec nie miał ulgi dla klasy średniej i jemu nie obniżono, nie zamierza się obniżać stopy procentowej podatku,
on dalej pozostanie na 19%, to pozwoli mu się zaliczać w koszty. Tylko nie dajcie się złapać na to, co niektóre media mówią, że znowu jest powrót do rozliczania w podatek. Żaden podatek, koszty. Składka zdrowotna stanie się kosztem, może wliczać ją w koszty. I z tego co wiem, projekt pozwala wliczyć w koszty również składkę zdrowotną od stycznia, bo przepis wejdzie od 1 lipca, ale będzie można wliczyć to wszystko, co zapłaciliśmy pod tytułem składka zdrowotna od stycznia do czerwca, no i później na bieżąco od lipca. To jest linia, ok. I druga rzecz, że po zakończeniu roku podatkowego ten, który jest na linii, będzie mógł sobie dokonać oceny za cały 2022 rok i będzie mógł z linii przejść na skalę, jeśli to dla niego będzie korzystniejsze, więc łącznie ze składką zdrowotną. I ostatnia forma opodatkowania, ryczałt od przychodu. Tutaj nie liczymy oczywiście od przychodu składki, tylko liczymy od zryczałtowanej wielkości, ale mamy trzy wielkości: 60%, 100% i 180%. Jakiej kwoty? Tego 6221,04. I to, w którym jesteśmy przedziale, decyduje właśnie kwota przychodu. Jeżeli przedsiębiorca opodatkowany na ryczałtem od przychodów, jego przychód nie przekroczy 60 tysięcy, to dla niego podstawa wymiaru jest 60% tego przeciętnego wynagrodzenia z czwartego kwartału. Jeśli przekroczy 60 tysięcy, a nie przekroczy 300, to dla niego jest 100% przeciętny. A jeśli przekroczy 300, to wskakuje na stawkę 180%. Tylko trzeba pamiętać, że to są przychody liczone od początku roku, tutaj. Więc jeżeli ktoś w kwietniu przekroczy 60 tysięcy teraz, to za kwiecień trzeba zapłacić składkę już od 100% przeciętnego wynagrodzenia, ale te 100% obowiązuje go i za styczeń, i za luty, i za marzec. Jak w grudniu przekroczy 300 tysięcy, to za grudzień płaci 180% przeciętnego wynagrodzenia od 180% przeciętnego, ale to go obowiązuje od stycznia do listopada również. I to jest to, co ktoś tam sygnalizował, że są specjalne rubryki w DRA albo w RCA do rocznego rozliczenia ryczałtowca i trzeba to zrobić w deklaracji pod tytułem luty 2023 i różnicę, jak się dopłaci do 20 marca 2023 roku, to nie będzie odsetek za zwłokę. Czyli w momencie, kiedy przekroczymy któryś z tych progów w roku 2022, nie należy składać dokumentów korygujących, bo wtedy by nam powstały zupełnie niepotrzebnie odsetki za zwłokę. Ryczałtowiec ma jeszcze jedną dogodność, jeśli to tak można nazwać, że jeżeli w zeszłym roku prowadził działalność cały rok, cały poprzedni rok i był opodatkowany na skali, na linii albo na ryczałcie, czyli w takich formach opodatkowania prowadził takie ewidencje, z których może wyciągnąć kwotę przychodu, to na podstawie przychodu zeszłorocznego może od razu od stycznia płacić od 100% albo od 180%. W zależności od tego, w jakim przedziale go zeszłoroczny przychód umieszcza. Jak się okaże po roku, że nie osiągnął tego, co zamierzał, albo jak przekroczył, no to będzie robił rozliczenie roczne w jedną albo w drugą stronę. No i tu jest punkt 12 dla ryczałtowca do zaznaczenia i tutaj jeżeli wybierze formę, że płaci składki według tego rocznego przychodu miesięcznego narastającego, to wpisuje tutaj tą sumę przychodów w tym polu od początku roku. Natomiast jeżeli wybierze wersję zeszłoroczną, to zaznacza wówczas pole 14, podaje kwotę przychodu z zeszłego roku, no i tutaj mamy już znaną rubrykę podstawa wymiaru składek, czy to będzie ta 100%, czy te 180% i od tego należna składka. No i proszę Państwa, to już wspominałem, że za luty może będzie się rozliczał z tego roku i dla ryczałtowca też jest planowana zmiana od 1 lipca, bo skoro dla liniowca wprowadzono, nie ma obniżenia stopy procentowej podatku,
wprowadzono możliwość wliczania w koszty składki zdrowotnej, to dla ryczałtowca również planowana jest zmiana. Nie ma planowanej zmiany stóp procentowych, ale będzie mógł wliczać sobie w koszty składkę zdrowotną w wysokości 1/2, czyli nie tak jak liniowiec pełną składkę zdrowotną, tylko w wysokości 1/2 składki zdrowotnej. Ona będzie stanowiła koszt, więc będzie mógł sobie ją wliczać przed policzeniem podatku czy ustaleniem tego przedziału, do którego chce się umieścić. Dobra. No i proszę Państwa, wielokrotność składki zdrowotnej. Nadal mamy z tym problemy. Przesunę te slajdy, które są kopią treści przepisu, bo naprawdę niewiele z tego wynika. Może przebiegniemy szybciutko po przykładach z tym związanym. Ktoś ma dwie zwykłe działalności gospodarcze. Obydwie są opodatkowane na skali. Nie płacimy dwóch składek zdrowotnych. Płacimy jedną składkę zdrowotną, ale od sumy dochodów. A więc 7, w tym wypadku 7600 razy 9%. I tak za każdym miesiącem traktujemy to jako sumę dochodów. I proszę pamiętać, że przecież ta osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, to ona ma jeden NIP. Nie ma NIP-u na działalność A, nie ma NIP-u na działalność B, bo to jest jego działalność gospodarcza. A więc i w polskim nieładzie, i w polskim ładzie rozliczał się i nadal się będzie rozliczać z ZUS-em jedną deklaracją rozliczeniową. Jednym kompletem dokumentów na NIP numer 1, na jego NIP. Co w sytuacji, jeżeli z jednej działalności dochód jest niższy niż minimalna płaca? Czyli niższy niż minimalna składka zdrowotna de facto. Podnosimy? Nie podnosimy. Najpierw sumujemy, a więc w tym wypadku będzie składka od 5600 zł. Jeżeli suma, pierwsza działalność 1600, druga działalność 1000, jeśli suma będzie 2600 zł, to już jest mniej niż minimalne, to wtedy oczywiście podstawa wymiaru będzie 3010, a nie 2600 razy 9%, ma zapłacić składkę 270,90 zł, ale jedną minimalną składkę. Tutaj mamy ze stratą, która taka jest problematyczna. No dobrze, z pierwszej działalności mam 5600, a z drugiej mam 5000 straty. Więc tak naprawdę jak sumuję to, co mam? Mam 600 zł dochód. To co? 3010 zł jest moją podstawą wymiaru składek. I tyle. Jeśli z sumowania wyszłaby mi kwota minusowa, to znowu miałbym dochód 0, bo z obydwu jakbym miał stratę, albo jedna działalność przyniosłaby mi stratę większą niż dochód w drugiej. No to w takim razie tu w deklaracji zaznaczam, powiedzmy, że mamy taką sytuację, że mam dwie działalności gospodarczo opodatkowane na skali. W jednej mam 10 tysięcy dochodu, a w drugiej mam 10 200 straty. Czyli tak naprawdę po sumowaniu jestem minus 200 zł. A więc co? Kwota dochodu, jaką uzyskaliśmy w miesiącu poprzedzającym? Zero. Tu nie możemy wpisać tego minus 200 zł. Podstawa wymiaru 3010 zł. Podstawa składki 270,90. Nie wpisujemy tutaj żadnych, że to są dwie działalności. To nie ma znaczenia. To jest suma. I tak samo będziemy się w linii zachowywali, jeśli będziemy mieć dwie działalności podatkowane na linii. Tutaj co mamy? A no to jest ten przykład, który już powiedziałem. W jednym jest 5600, w drugim jest strata 8000. Tak więc tak naprawdę minus 2400 zł nie może być podstawą wymiaru składek. Podstawa będzie 3010 zł. No i tutaj w ten raport wpiszemy to, co już przed chwileczką powiedziałem. No i doszliśmy do tych innych. Ci inni, przypomnę, twórcy, artyści, wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o. i spółek komandytowych, trzecia grupa osoby współpracujące i akcjonariusz prostej spółki akcyjnej, który wnosi do spółki wkład w postaci pracy. Ale najwięcej to są jednoosobowe spółki z o.o.
oraz spółki komandytowe. Skoro jestem tak aktywny, że udziały mam w dwóch, mam dwie jednoosobowe spółki z o.o. oraz mam trzy spółki komandytowe, jestem wspólnikiem w trzech spółkach komandytowych, to w takiej sytuacji podstawa wymiaru to jest przeciętne wynagrodzenie z czwartego kwartału, to ryczałtowe, 6221,04, ale razy 5 spółek, a więc dla mnie podstawa jest 2779. I proszę Państwa, jak to mam wykazać? Co mam 5 kompletów dokumentów składać? Absolutnie nie. Jeden raz dokumenty. Na jaki NIP? Na NIP, jeśli to ja jestem, to na mój NIP. Nie na NIP spółki jednej, nie na NIP spółki drugiej, ani piątej. Ja się rozliczam jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność, jako jednoosobowy wspólnik spółki z o.o. albo wspólnik spółki komandytowej. A więc zaznaczam bez formy opodatkowania, wpisuję podstawę wymiaru, jaka by tutaj ona była, no musiałbym pomnożyć te 5 razy 6, 200, czyli to by było jakieś 40 kilka tysięcy, dokładnie wyliczone, czyli ta pięciokrotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia, a tutaj te 2779. W jednej deklaracji albo w jednym raporcie wykazuje wszystkie składki za tak aktywną osobę, która jest w ramach, która jest w grupie inni. A gdyby oprócz, czyli tutaj mamy to, co dotychczas, to już wiemy, jak postępować. A jeśli jeszcze sobie dodatkowo otworzę, pójdę do Urzędu Miasta, otworzę sobie zwykłą pozarolniczą działalność. Zwykłą pozarolniczą działalność. Wszystko jest, Pani Izo, tak, te kody, bo jest dla wspólników 0543, dla działalności gospodarczej 0510, ale w tamtym wypadku no to jest jeden kod, 0543, bo jest i dla spółki z o.o. taki sam i dla spółki komandytowej jest taki sam, tak? Więc tam nie ma problemu. Zaczynają się też problemy z kodem w takiej sytuacji, kiedy jeszcze pójdę sobie do CEDIK-u, zrobię wpis do CEDIK-u i kim wtedy jestem? Jestem jeszcze osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą. I teraz w zależności od formy opodatkowania mogę być na ryczałcie, mogę być na linii, mogę być na skali. Jaka będzie dla mnie za styczeń składka zdrowotna? Proszę sobie wyobrazić, że pojawienie się oprócz tych 5 spółek, pojawienie się jednej działalności gospodarczej powoduje, że dla mnie jest zgodnie z przepisami składka liczona od jednej przeciętnej, mimo że mam 5 spółek, jedna przeciętna. Dochodzi mi druga składka z tej działalności gospodarczej, ale nie napisałem tutaj jaka, bo nie wiem, nie określiłem jaka była jego forma. Jeśli byłby to ryczałt, no to albo 60% z przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli byłaby to skala, to za styczeń, to jeszcze po staremu by było, a więc 75% od przeciętnego. Linia też 75% od przeciętnego. A więc dojście jednej działalności gospodarczej powoduje, że to, co dotychczas było 5 razy, znika i spadamy na jedną składkę zdrowotną. Jak wtedy wypełnimy taki dokument? No nic prostszego, forma opodatkowania, bez formy opodatkowania, wtedy wpisujemy 6221,04, ta składka wtedy będzie tam, nie pamiętam, 559 i ileś tam groszy, a w zależności od tego, jaka będzie nasza forma, to zaznaczymy odpowiednią rubrykę. Powiedzmy, że byłem ryczałtowcem na tej dodatkowej działalności, więc zaznaczam ryczałt, wpisuję sumę przychodów w bieżącym roku, powiedzmy 20 tysięcy złotych, a więc jaka będzie dla mnie podstawa wymiaru? 60% przeciętnego wynagrodzenia. I proszę Państwa, w taki sposób doszliśmy do końca składki zdrowotnej. Zasygnalizowałem Państwu w ekspresowym tempie to wszystko, co jest problematyczne ze składką zdrowotną, to co częściowo zostało wyjaśnione, no i te zmiany, które nas jeszcze czekają.
I gdyby, odnośnie tego kodu jeszcze wracając, bo skoro tutaj doszedł kod 0510, tak, z tą działalnością gospodarczą, nie ma żadnego powodu, żeby się wyrejestrowywać z 0543 i przerzucać się na 0510. Można zostać dalej przy tym 0543. Jeżeli ZUS nakaże, nie wiem jakie tutaj będzie stanowisko na salach obsługi klienta póki co, ale z tego co wiem, to nie stanowi ten kod problemu. Byle to był kod, że jest bez ulgi w społecznych albo z ulgami, żeby był on odpowiedni również do innych celów. Pani Ula pyta o członka zarządu. Wyłącznie jako członek otrzymujący wynagrodzenie z powołania w ZUS z kodem może zgłosić członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Członek rodziny osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnym. No tak, a dlaczego nie? Skoro on stał się osobą podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, jak najbardziej tak. Kod 2250 dla członków zarządu nie jest dotkliwy, znaczy nie jest problematyczny. Ja tego nie poruszałem, bo to też jest temat na co najmniej 15 minut opowiadania, bo problemem są prokurenci. Bo ZUS i Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że prokurent zawsze jest powołany. Mam wątpliwości, ale dobrze, nawet jeżeli się zgodzimy ze stanowiskiem ZUS-u, że jest powołany, to macie pełne prawo za prokurenta, macie pełne, powiedzmy, że prokurent ma wynagrodzenie 20 tysięcy złotych miesięcznie, taki jest bogaty. Macie pełne prawo naliczać składkę zdrowotną za prokurenta w wysokości 0 zł. A więc zgłosić go, po co się kłócić z ZUS-em, zgłosić go z kodem 2250, ale co miesiąc składać raporty na kwoty 0. Na jakiej podstawie? Na podstawie artykułu 83 ustęp 2 ustawy o ustawy zdrowotnej. Ustawodawca już to dostrzegł i już w tej zmianie od 1 lipca planuje to umieścić, uniemożliwić liczenie za prokurenta składki 0 zł. I w wyjaśnieniach napisał, że zmieni przepisy, ale ten przepis należy już tak interpretować od stycznia do czerwca. No to po co zmienia przepis, jeżeli by z tego obecnego wynikało, że trzeba liczyć składkę nie w zerowej wysokości. Więc możecie z pełną premedytacją i zgodnie z prawem do czerwca oszczędzać jeszcze na prokurencie. No, pytanie pani Izy jest z tego gatunku, co już było, z jakim kodem? Jeżeli pani najpierw go zgłosiła, bo najpierw miał spółkę z OO, zgłosiła go pani z kodem 0543, a później doszła mu działalność, to niech pani go zostawi z 0543. A jeśli było odwrotnie, najpierw była działalność gospodarcza na CEDIK-u i zgłosiła go pani z 0510, następnie założyła pani, stała się pani jednoosobowym wspólnikiem w jednoosobowej spółce z o.o., to nie ma powodu, żeby pani go przerejestrowała, na to może go pani zostawić w 0510, ale wypełniając za niego raport czy deklarację, bo to będzie jedna deklaracja, zaznaczy pani w zależności od formy opodatkowania te pola oraz pole inna bez formy opodatkowania, tam na spółkę, ok? Dlaczego w osobnej deklaracji? Kto tutaj chce osobną deklarację składać? Członek zarządu. Powołanie na jakim kodzie? 2250. Czy członek zarządu prowadzący dodatkową działalność gospodarczą wykazuje w jednej... Nie, zaraz. To są, wiesz, różne rzeczy. Za członka zarządu kto jest płatnikiem składek? Ten, który mu wypłaca wynagrodzenie za bycie członkiem zarządu, a więc spółka. Więc to spółka jest płatnikiem za członka zarządu i tam jest zgłoszony z kodem 2250 i tam się nalicza składkę zdrowotną. Natomiast on, jeśli ma jeszcze oprócz tego swoją działalność, to jest płatnikiem na swoje ubezpieczenie i na swoim NIP-ie zgłasza tą działalność i jako osobny płatnik rozlicza składkę, bo jako członek zarządu to nie on jest płatnikiem składek, ok? Pani Małgosia, ale bez RCA może być samo DRA. Jeśli ten płatnik składek nie ma, czy powiedzmy, ja jestem tym pani przykładem. Jestem właścicielem jednoosobowej spółki z o.o. oraz prowadzę jeszcze pozarolniczą działalność gospodarczą. Wszystko to wykazuje do ZUS-u na jednym NIP-ie, na moim NIP-ie, nie na NIP-ie spółki. I nie ma w spółce, nie ma nikogo zatrudnionego, w mojej działalności nie ma nikogo zatrudnionego. To w takiej sytuacji składam tylko DRA samą za siebie, bez raportów.
No i teraz jest, mamy sytuację, że w mojej działalności zatrudniam pracownika. To kto jest pracodawcą? Ja, bo to jest moja działalność gospodarcza. A więc na tym NIP-ie moim muszę złożyć dwa raporty IDRA. Raport za siebie, raport za pracownika w mojej działalności gospodarczej i zbiorówka tych dwóch raportów pod tytułem DRA. OK? Ale za jakiś czas zwalniam tego pracownika z mojej działalności gospodarczej. Więc wracam znowu do mechanizmu DRA sama za siebie. I za jakiś czas zatrudniam pracownika w spółce z OO. Wtedy pracodawcą nie jestem ja jako Darek Suchorowski, tylko pracodawcą jest spółka. Wówczas trzeba złożyć zgłoszenie ZPA do ZUS-u z NIP-em spółki. I za siebie, na moim własnym NIP-ie nadal składać deklarację samą za siebie, a tego pracownika spółce wykazywać w osobnym komplecie rozliczeniowym z NIP-em spółki. Jak policzyć wspólnika w spółce jawnej na liniowym i dodatkowo wspólnika w spółce z o.o.? No dokładnie tak jak z tą osobą na działalności gospodarczej. Bo tutaj jest ten blok ze spółką z o.o. wypełniony, tak? A jest on jeszcze jest wspólnikiem w spółce jawnej. Jakbym wiedział jeszcze, w jakiej formie jest opodatkowany w tej spółce jawnej, to mógłbym wtedy powiedzieć, że w takim razie, jeżeli byłby na linii, to proszę bardzo, zaznaczamy linię, wpisujemy kwotę dochodu z poprzedniego miesiąca, jaka służy ustaleniu podstawy wymiaru za ten miesiąc. Tutaj wpisuję tą podstawę wymiaru ze spółki jawnej na podatku liniowym, no i kwotę należnej składki. Dokładnie tak samo jak zwykłą pozarolniczą działalność gospodarczą na CEDIK-u, bo spółka jawna, jeśli jest opodatkowana PIT-em, bo spółka partnerska, wspólnik spółki partnerskiej opodatkowany PIT-em, to jakaś forma opodatkowania jest. Albo zasady, albo skala, albo linia, albo karta podatkowa. W którąś z tych rubryk go się wpisuje, tą działalność. A jednoosobowa spółka z OO zawsze, a no jeszcze ryczałt pominąłem, jednoosobowa spółka z OO zawsze w bloku bez formy opodatkowania. Pani Iza ma 5 spółek, to płacę 5 zdrowotnych od 100% podstawy. Zgadza się. A jeśli dalej mam 5 spółek i założę działalność, to płacę jedną składkę od spółek, jedną od działalności. No tak, ale to o tym mówiłem cały czas. To nie wiem skąd wątpliwości. Przecież na to pokazywałem slajd i o tym mówiłem. Chociażby tu to widać na tym slajdzie, co kreśliłem i opowiadałem. Tak, potwierdza. No dobrze, jeśli chodzi o kontrolę, to jest dosłownie 5 slajdów i w te slajdy Państwu króciutko opowiem i wrócę do składki zdrowotnej, bo chyba ta składka zdrowotna najwięcej wzbudza sensacji, więc jeszcze wrócę do Państwa pytań, ale muszę osiągnąć cel, powiedzieć Państwu też o kontrolach. Pamiętajcie, macie dwa rodzaje kontroli, które Was mogą dotknąć ze strony ZUS-u. Kontrole okresowe, które są nazywane planowymi i one są najczęściej co 3 lata, czasami co 5, bo po 5 latach ZUS traci możliwość dochodzenia tych należności, gdyby kontrola wykazała jakieś nieprawidłowości. I kontrole doraźne, to jak podpadniecie ZUS-owi, Wy albo Wasi pracownicy, to ZUS wtedy uruchomi kontrolę doraźną. Tylko proszę pamiętać, że zarówno kontrole planowe, jak i kontrole doraźne w tym samym zakresie nie mogą być przeprowadzone dwukrotnie w jednym roku kalendarzowym. Bo jest coś takiego jak ustawa Prawo Przedsiębiorców, która ogranicza organom kontroli to, że nie mogą w tym samym roku kalendarzowym pójść dwa razy do tego samego przedsiębiorcy na kontrolę w tym samym zakresie, jak w innym mogą. Po drugie, ograniczają możliwość przeprowadzenia dwóch kontroli jednocześnie, na przykład Urząd Skarbowy i ZUS. Chociaż takie instytucje jak PIP, jak Urzędy Skarbowe, one mają dużo więcej możliwości, żeby jednak wyjątkowy tryb zastosować. ZUS tego nie ma, więc jeżeli macie jakąkolwiek już kontrolę i przyjdzie do Was inspektor kontroli z ZUS-u, to macie prawo się upominać o to, żeby poszedł już do siebie i żeby wrócił do Was, jak się zakończy kontrola. Tylko trzeba mieć książkę kontroli jako przedsiębiorca, pokazać mu, inspektorowi kontroli, że trwa kontrola z innego organu.
No i pamiętać o tym, że jest ograniczony czas dla każdego organu kontroli. Nie wchodząc w szczegóły, szczegóły oczywiście na tym szkoleniu pełnozakresowym. I pamiętajcie, zakres kontroli, czyli to, jakie dokumenty, bo zakres kontroli przekłada się na dokumenty, jakie ma prawo inspektor kontroli żądać. Zakres kontroli nie jest tajemnicą. On musi być i on jest w upoważnieniu do kontroli. A jeden egzemplarz upoważnienia inspektor wam musi wręczyć wraz z okazaniem legitymacji. I to tam jest wskazane, jaki będzie zakres. Jeśli to by była kontrola okresowa, to ten zakres będzie strasznie szeroki. Wszystko będzie, zarówno naliczanie składek, ustalanie uprawnień do świadczeń i fundusz pracy i gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Praktycznie wszystko to, co robicie na jak gdyby w zakresie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego, to wszystko w kontroli okresowej może być tego przedmiotem. I tutaj wam wymieniłem w 5 punktach, że w przypadku zgłaszania do ubezpieczeń społecznych inspektorzy kontroli są mocno zainteresowani wszystkimi umowami cywilnoprawnymi, a szczególnie umowami o dzieło. Oraz zainteresowani są też tymi umowami cywilnoprawnymi, z których zgłosiliście człowieka tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. Inspektor na laptopie ma podgląd do swoich danych w ZUS-ie, do wszystkich danych w ZUS-ie i on sobie sprawdzi, czy to oświadczenie, które złożył u was zleceniobiorca, że pracuje gdzieś tam w pełnym wymiarze czasu pracy i dlatego płacicie składkę zdrowotną z tej umowy zlecenia, to inspektor sobie to sprawdzi, czy rzeczywiście są składki społeczne gdzieś tam odprowadzane. I dlatego też tym jest zainteresowany, bo to jest czysty przypis składki. Jeżeli jesteście firmą, która prowadzi pełną księgowość, to inspektor przegląda konta księgowe, szuka zapisów świadczących o wypłatach, które ewentualnie mogą być nieoskładkowane. Ja Państwu tylko sygnalizuję, nie wchodząc w szczegóły, bo nie mamy na to czasu. Ale to jest w gestii zainteresowania inspektora kontroli. Zasiłki. Jeżeli jesteście płatnikami zasiłków, to dokumentem najważniejszym, który interesuje inspektora kontroli, to są wszystkie przepisy wewnętrzne i zewnętrzne dotyczące zasad wynagradzania waszych pracowników. Bo jeżeli macie taką sytuację, że wasi pracownicy mają wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze i nic więcej, żadnych dodatków, no to tam nie bardzo nawet ma co sprawdzać inspektor kontroli. Ale jeśli są różne dodatki, to sprawdza pod kątem prawa do tych dodatków w czasie nieobecności, tych składników wynagrodzenia. One mogą się przeróżnie nazywać, ale ogólnie składniki wynagrodzenia, jaki jest zapis w regulaminie wynagradzania, czy się zachowuje do nich prawo, czy się nie zachowuje, a od tego zależy, czy się wlicza do zasiłków, czy się nie wlicza, czy się zmniejsza proporcjonalnie, to czy się uzupełnia, czy się nie uzupełnia. To jest wszystko w kręgu zainteresowania, bo się przekłada na ustalenie nadpłat lub niedopłat zasiłków. No i proszę Państwa, jeszcze kwestia, oprócz tej podstawy wymiaru, od 1 stycznia się mocno zmieniły zasady otwierania nowych okresów zasiłkowych i zliczania do jednego okresu zasiłkowego okresów niezdolności do pracy, to też będzie w mocnym zainteresowaniu inspektora, bo jak za wcześnie albo bez uzasadnienia otworzycie okres zasiłkowy, to znaczy, że jest nadpłata zasiłku, więc na pewno to też jest w gestii zainteresowania inspektora. No i przy opiekach to chyba najmniej się go to interesuje, zwraca uwagę na to oświadczenie, które składa osoba ubezpieczona, czy jest inny domownik, czy go nie ma, który by mógł zapewnić opiekę nad tym małoletnim domownikiem. No i proszę Państwa, dużo bardziej, według mnie, dużo bardziej niebezpieczne są kontrole doraźne, bo one mają podłoże jakiejś nieprawidłowości. Albo tutaj podałem przykładowe trzy sytuacje. Zasadność zgłoszenia do ubezpieczeń. To musi być na podstawie czegoś, że zgłosiliście do ubezpieczeń na przykład pracownika z wysokim wynagrodzeniem,
które odbiega od wysokości wynagrodzeń innych waszych pracowników i ten pracownik po krótkim okresie czasu ubiega się o świadczenie jakieś, o zasiłek choroby, na przykład jeszcze z literką B w ciąży. To bankowo przyjdzie inspektor kontroli i będzie wertował tą kwestię, czy na pewno ta osoba pracowała, czy były podstawy do tego, żeby tą osobę zgłosić, czy to nie jest obejście przepisów prawa albo pozorne działanie. Podobnie jest przy ustaleniu podstawy wymiaru, czy ta wysoka podstawa wymiaru jest adekwatna do tego, co ta osoba robi w porównaniu do innych pracowników na takich samych stanowiskach. Czyli jest jakieś podejrzenie, że coś jest nie tak i to może być przedmiotem kontroli doraźnej. A jak ktoś zalega ze składkami, to może się spodziewać kontroli inspektora kontroli, który będzie, wizyty inspektora kontroli, który będzie dokonywał oględzin składników majątkowych, a więc spisywał wszystko to, co ma jakąś egzekucyjną wartość. No i proszę Państwa, po zakończeniu kontroli musicie dostać oczywiście protokół kontroli i nie zapominać o swoim prawie wniesienia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole, na to jest 14 dni od dnia otrzymania protokołu. Jak się zgadzacie ze wszystkim, no to nie musicie oczywiście zastrzeżeń wnosić i wówczas macie 30 dni na złożenie dokumentów korygujących zgodnie z treścią protokołu. Jeśli wniesiecie zastrzeżenia albo nie złożycie dokumentów korygujących, ZUS ma obowiązek wydać decyzję administracyjną, od której służy droga odwoławcza. I tutaj czasami jest, to jest ostatni slajd bodajże, tak? Tu są czasami błędy albo nieświadomość przedsiębiorców, co mają zrobić. Bo inspektor dokonał przypisu aż 150 tysięcy złotych, a ja się z tym nie zgadzam, a ja potrzebuję zaświadczenia o niezaleganiu. Matko, no to co ja mam zrobić? Ano nic, jeśli się z tym nie zgadzam, to trzeba wykorzystać swoje prawa i zażądać, nie składać dokumentów korygujących. Co? Proszę zobaczyć, płatnik staje się dłużnikiem dopiero w momencie, kiedy złoży dokumenty korygujące. Jak ich nie złoży, to nie jest dłużnikiem. Jak nie złoży, spowoduje to wydanie przez ZUS decyzji, a jak się od niej tej decyzji nie odwołacie, to po miesiącu się uprawomocni i wtedy staniecie się dłużnikami. Ale jeżeli się odwołacie od tej decyzji, to ta decyzja jest nieprawomocna, dopiero prawomocność wyroku sądu okręgowego będzie dniem, kiedy staniecie się dłużnikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ale jeżeli od tego wyroku sądu okręgowego jeszcze uznacie, że macie zasadność do złożenia apelacji od tego wyroku, złożycie tą apelację, to dopóki nie będzie prawomocnego wyroku apelacyjnego, to nadal nie jesteście dłużnikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dopiero jak się uprawomocni ten apelacyjny, to żeby ktoś nie mylił tej kwestii, jak złoży skargę kasacyjną, to dalej nie jest dłużnikiem. Jest dłużnikiem, bo ten wyrok sądu apelacyjnego kończy sprawę. To, że złożycie skargę kasacyjną, to ona nie powstrzymuje zatrzymania wykonalności wyroku sądu apelacyjnego. Okej, i wracam do tego, co was chyba najbardziej boli, czyli składki zdrowotnej. Pytań jest całe mnóstwo, spróbuję się jeszcze z kilkoma z tych pytań zmierzyć, jak pan Krzysztof mi pozwoli, bo widzę, że tam już jest pan Krzysztof obok mnie, ale pozwoli pan, że jeszcze powiedzmy te 8 minut poodpowiadam na pytania. Panie Darku, tak, tylko że ja szybciutko zaproponuję to, co mieliśmy do zaproponowania. Okej. Proszę państwa, wiem, że część z państwa chciałoby skorzystać, jakby to powiedzieć, z szerszego programu, czyli chciałoby wziąć udział w pełnym szkoleniu związanym z, między innymi właśnie ze składką zdrowotną, z tymi najnowszymi zmianami, czy też ewentualnie z tymi kontrolami. Także planujemy szkolenia dwa. Pierwsze szkolenie będzie 17 maja 2022 roku w godzinach 10-13. I panie Darku, proszę powiedzieć, bo dzisiaj to dostaliście państwo jakby ułamek tej wiedzy, którą, bo to prawda, na dwa tematy mówiliśmy, a tutaj tylko na temat jednego tematu mówimy. No i to właśnie to, co w punktach jest. To, co państwo widzicie teraz na swoich monitorach, to jest te sześć punktów, to jest spis tego, o czym będę mówił i nie tak szybko jak dziś.
ale znacznie szerzej, odpowiadając na Państwa wszelkie wątpliwości. Praktycznie tam te trzy godziny mamy, że tak powiem, nieograniczone. Możemy sobie jeszcze z pół godziny je wydłużyć, tak żeby Państwu zaspokoić wszelkie żądania i rozwiać wszelkie wątpliwości. Bo właśnie te straty z kolejnymi przykładami, jak je ujmować, jak ustalać podstawę składki zdrowotnej w związku z tymi sprzedażą środków trwałych, wielokrotność składki, spółki komandytowe, spółki z o.o. plus działalności. No i sporo więcej będę mógł powiedzieć o tym prokurencie, więc jeżeli macie gdzieś w kwestii zainteresowania zarząd prokurentów, to też to zagadnienie szerzej zostanie poruszone. Tak, także to jest jedno z tych szkoleń. Jeżeli chodzi o możliwość skorzystania z tego szkolenia, już powinien się pojawić link do możliwości skorzystania. Proszę Państwa, 147 zł, cena promocyjna. Dostajecie Państwo także nagranie na 30 dni tego szkolenia, więc ja nawet jeżeli nie możecie być na żywo, możecie odsłuchać, macie na to aż 30 dni. I dostajecie także certyfikat udziału w szkoleniu. No ale przede wszystkim właśnie możecie Państwo zadawać pytania panu Darkowi w takiej formie jak dzisiaj, tylko w znacznie obszernej. No i to szkolenie nowe, które myślimy, że też będzie cieszyło się dużym zainteresowaniem, bo takich podobnych szkoleń, panie Darku, za bardzo na rynku nie ma, bo tak naprawdę praktyk, tak jak pan Darek, który 30 lat czy 20 parę w ZUS-ie, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych pracował, może Państwu tymi praktykami się podzielić. Jak to wygląda od kuchni, taka kontrola, jak zachować się podczas takiej kontroli? Panie Darku, o czym będziemy mówić? Tak, jak zachować się w czasie kontroli, nie chodzi o to zachowanie typu grzecznie, niegrzecznie, tylko wykorzystywania swoich praw, które wynikają z kilku przepisów, bo nie wolno inspektorowi kontroli robić wszystkiego, co chce. Państwo możecie korzystać z tych swoich praw, ze swoich praw, ale jednocześnie chciałbym Was uświadomić, jakie macie obowiązki i co może inspektor kontroli już dokładnie od Was żądać. W zależności od rodzaju kontroli, to co dziś zasygnalizowałem, to powiem, co leży w gestii zainteresowania, żeby u inspektora, który chce udowodnić, że tak naprawdę tego pracownika nie mieliście, że to było pozorne zatrudnienie tej osoby albo pozorna działalność gospodarcza otworzona wyłącznie w celu nabycia prawa do świadczeń. Czy w planowanych kontrolach okresowych podam, jakie są najczęstsze przyczyny błędów, na przykładach konkretne dodatki, które czasami są nieoskładkowywane albo źle oskładkowywane. To będzie przedmiotem tego szkolenia. Tak, to bardzo cenne szkolenie dla osób, które zajmują się kapitaniem. Proszę Państwa, jeżeli skorzystacie z pakietu dwóch tych szkoleń, cena jedynie 349 zł, to jest cena brutto. Także klikając właśnie w ten link możecie skorzystać z zakupu pakietu dwóch szkoleń. Także zachęcamy. Proszę Państwa, dzisiaj każdy, kto zdecyduje się na udział w tym szkoleniu, to czy jednym, czy drugim dostanie bonus, czy w dwóch tych szkoleniach dostaje bonus, nowy ład o rewolucyjnych zmianach skarbowości, obszaru represji karnej, kontroli i egzekucji. To poprowadzi Tomasz Gzela, wieloletni praktyk, pracował także w Urzędzie Skarbowym, także sporo ma tutaj Państwu do przekazania tych informacji. Jeżeli skorzystacie z pakietu tych dwóch szkoleń, dostajecie to w gratisie. Ja jeszcze udostępnię taką ankietę, zanim zaczniemy odpowiadać na pytania. Proszę Państwa, jeżeli jesteście osobą niedecyzyjną albo nie macie możliwości skorzystania z płatności, żeby skorzystać z tego bonusu, możecie także wypełnić ankietę, która powinna już pojawić się na ekranach telewizorach, czyli osoba niedecyzyjna. W przypadku, gdy skorzystacie, wpiszecie to ten pakiet bonusów i ta cena zostanie Państwu zachowana. Także proszę wypełnić osoby, które nie mogą teraz zdecydować, a muszą na przykład zapytać szefa czy szefową. Także z mojej strony to tyle. Panie Darku, oddaję głos, żeby jeszcze... Okej, to ja się spróbuję zmierzyć z pewnymi pytaniami.
Tutaj zacznę od końca. Pani Marzena pyta się w kontekście odwołania od decyzji. A co jeśli się nie odwołam, bo decyzja zawierała wady prawne? ZUS jednak uznaje tę decyzję jako prawomocną. No niestety, to, że pani uznała, że ta decyzja ma wady prawne, a nic pani z tym nie zrobiła, to pani Marzeno niestety popełniła pani błąd, bo rzeczywiście nieodwołanie się od decyzji spowodowało, że ona jest prawomocna. I teraz pani musi podjąć jak gdyby kroki, aby ZUS wznowił postępowanie celem wycofania tej decyzji z obrotu prawnego. Ale dlaczego tego pani nie zrobiła na drodze zwykłej odwoławczej? No ktoś kompletnie źle to doradził. Jak pani powiedział, że ten przepis miał wadę prawną i nie ma się co odwoływać, no to współczuję, że pani musi z taką osobą mieć do czynienia. Jak ryczałtowiec ma ująć w koszty składkę zdrowotną? Pani Roxano, to dopiero od 1 lipca ma być i to jest na tej zasadzie, że skoro ma pani przychód, powiedzmy ryczałtowiec ma przychody z jednej stopy procentowej, powiedzmy te 8,5%, tak? Osiągnęła pani jakąś kwotę przychodu, to od 1 lipca będzie można od tej kwoty przychodu odjąć połowę składki zdrowotnej zapłaconej w tym miesiącu i dopiero reszta będzie stanowiła podstawę do podatku dochodowego według tego 8,5%. Z takich wstępnych wyjaśnień, z tego co wiem w tym uzasadnieniu do projektu, jak w sytuacji, kiedy ten ryczałtowiec ma kilka tych przychody, są usytuowane w kilku przedziałach, według różnych stóp procentowych podatkowych, to podobnież trzeba to będzie proporcjonalnie w pewien sposób postępować. Więc no to nie będzie łatwo, pani Roxano, ale tak to wygląda. Pani Edyta. O, pani Edyta już całkiem pojechała w inne tematy. Kierowca zagraniczny. No to jest temat bardzo gorący, bo od chyba 2 lutego kierowca, jak opuszcza granice Polski, nie jest w podróży służbowej, traktowany jest jak pracownik delegowany. Więc pani pyta, w przypadku choroby odliczamy od kwoty najniższego wynagrodzenia. To nie jest najniższe wynagrodzenie, te 5922. To jest najniższa, chociaż też nie najniższa, może być i niższa ta podstawa wymiaru. Pani Edyto, tam na którym slajdzie był do mnie namiary. Proszę się ze mną skontaktować. Tego się nie da opowiedzieć teraz jednym zdaniem. Kierowcy zagraniczni w transporcie międzynarodowym to w tej chwili jest jedna z trudniejszych kwestii. Więc nie podejmuję się teraz odpowiedzieć. Moja strona internetowa doradzam.ozus.pl. Razem pisane. Proszę, tam jest, kontakty są do mnie na skrzynkę. Proszę się ze mną skontaktować. Będziemy mieć możliwość porozmawiania szerzej na ten temat. O, tu jest bardzo długie pytanie. Ojej, pani Ania. Tylko ograniczenie wysokości odliczenia składki dla linii ryczałtowca jest nie do porównania. Na przykład 1 000 000 litrów. Tak, dobrze pani Aniu. Jeżeli chodzi o... Gdybyśmy mieli taką sytuację, że mamy dwie działalności gospodarcze, z czego jedna jest na skali, druga jest na linii. Doradca podatkowy twierdzi, że takiej możliwości nie ma. Ale zakładając, żeby było, że mam jedną działalność na linii, drugą na skali, to każde z tych przychodów musi pani potraktować odrębnie. I wtedy, jeśli na jednym i na drugim byłaby strata, to trzeba zapłacić dwie minimalne składki zdrowotne. Więc tutaj co pani dalej? Dla ryczałtowca jest nie do porównania. Ograniczenie wysokości odliczenia składki dla linii ryczałtowca jest nie do porównania. Na przykład 1 000 000 liniowca to 49 tysięcy składki kosztów i 190 podatku. A dla ryczałtowca 2 miliony to też 1 000 000 dochodu to 1200 kosztów. I podatki też nieporównywalne. Są branże faworyzowane. A okej, okay, no to już pani Aniu takie... No dobra, to nie na dzisiaj jest dyskutowanie, czy to jest sprawiedliwe, czy nie. Mało jest z rzeczy sprawiedliwych. Pani Sylwia, jak wykazać w DRA składkę za osobą, która jest na ryczałcie i jednocześnie wspólnikiem spółki cywilnej rozliczającej się na książce przychodów i rozchodów? Spółka cywilna to tak naprawdę jest to osoby, tworzą ją osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. W związku z tym możemy tu powiedzieć, że ta osoba prowadzi dwie działalności gospodarcze. Jedna jest na ryczałcie, druga jest na czym? Na książce, to prawdopodobnie jest na skali. A więc
dwóch miejscach w tej deklaracji rozliczeniowej czy w raporcie, w którym pokazywałem. Ryczałt od 60%, od 100% albo od 180%, a na skali według dochodu z poprzedniego miesiąca. A co jeśli spółka z OO i nikt ze wspólników nie pobiera wynagrodzenia? To też wykazuje ich w raportach do ZUS. Nie, Pani Iwono, oczywiście, że nie. Bo jeżeli mówimy, że jest, używa Pani sformułowania nikt ze wspólników, to znaczy, że właścicielami spółki z OO jest więcej niż jedna osoba. A jeśli jest więcej niż jedna osoba, to to nie jest jednoosobowa spółka z OO. A więc nie jest osobą prowadzącą pozaliczą działalność. W związku z tym nie ma ani społecznego, ani zdrowotnego. Natomiast jeśli Pani ma tutaj na myśli tą składkę zdrowotną dla osób powołanych, to tylko i wyłącznie jeśli któryś z tych wspólników albo wszyscy są powołani do zarządu. Jeśli są powołani do zarządu, to jeszcze muszą mieć, to jeszcze jest za mało, muszą mieć drugi warunek, mianowicie muszą brać z tego tytułu wynagrodzenie. Jeśli tak jak Pani napisała, nikt ze wspólników nie pobiera wynagrodzenia, to nie ma Pani żadnych podstaw, żeby ich do czegokolwiek zgłaszać i nie ma żadnych podstaw ZUS, żeby żądać zapłaty za nich jakichkolwiek składek. Okay? A jak wyliczyć, jak działalność mają różne opodatkowania? Na przykład linia i tutaj jest nieskończone. No to tak jak powiedziałem, jeśli by była linia i ryczałt, to wszystko odrębnie. Jeśli byśmy mieli skalę i ryczałt, wszystko odrębnie. Jakbyśmy mieli linię i skalę, co podobnie, że jest niemożliwe podatkowo, ale gdybyśmy tak mieli, to też odrębnie traktujemy. Tak jak są te odrębne punkty w RCA. A ja mam pytanie, kiedy te różnice remanentowe uwzględniamy do wyliczenia dochodu? Czy już w ZUS za miesiąc kwiecień na podstawie marca? Przepis wszedł w życie bodajże 14 marca. Jak wszedł w życie 14 marca, oj, trzeba by było tutaj mocno to przeanalizować, bo składkę za kwiecień będzie Pani liczyła w maju na podstawie dochodu marcowego. Ale przepis już wszedł, nie wiem, nie chciałbym wprowadzać w błąd Pani Aniu, musiałbym się nad tym zastanowić chwilę. Nie chciałbym wprowadzać w błąd. Z tym, że z tymi remanentami, jeśli by się jeszcze okazało, nie to Pani Agata była bodajże, Pani Agato, że teraz powiedzmy jeszcze byśmy nie mogli tego ujmować z poprzedniego miesiąca, to proszę pamiętać, że jest rozliczenie roczne podatkowe i wtedy bez problemu bym uznał wszystkie różnice remanentowe podlegają właśnie rozliczeniu. A gdy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą jest kierowcą w Niemczech. Pani Kamilo, jeśli jest kierowcą w Niemczech, to teraz ja mam do Pani pytanie. To w takim razie, jak zostało ustalone ustawodawstwo właściwe? Gdzie podlega ubezpieczeniom społecznym? Czy podlega ubezpieczeniom społecznym w Polsce, czy podlega ubezpieczeniom społecznym w Niemczech? Na tak postawione pytanie nie da się odpowiedzieć. Parafia, termin opłacania składek do 15 czy do 20. Parafia nie jest osobą prawną, sama parafia, w związku z tym to będzie do 20. Pani Kamila, to jest chyba do tego kierowcy na JDG w Polsce. No dobrze, a to jest wszystko źle, Pani Kamilo. No bo jeżeli jest kierowcą w Niemczech, to rozumiem, że tam jest co, na umowie o pracę? Jeśli tam jest na umowie o pracę, to co, podlega dwóm ustawodawstwom? Nie ma takiej opcji. Rozporządzenie 883, osoba ta podpisała kontrakt. To może tym kierowcą tam jest w ramach swojej działalności w Niemczech, tak? Może to jest taka sytuacja. A, no okej. No to w takim razie jest to osoba, która w Polsce prowadzi pozarolniczą działalność, jako usługi transportowe, złożyła do ZUS-u w Kielcach czy do innego ZUS-u wniosek o wydanie A1 jako delegowanie swojej działalności do Niemiec albo praca naprzemienna na terenie Niemiec, czyli z artykułu 12 albo 13 i realizuje te usługi w innym kraju, a więc płaci w Polsce składkę społeczną i płaci w Polsce składkę zdrowotną. A składka zdrowotna jest uzależniona od tego, jak jest opodatkowana z tej jednoosobowej działalności gospodarczej.
I tyle. Nic tutaj to, że wykonuje trochę tej swojej działalności w Niemczech, ale skoro jest polskie ustawodawstwo ustalone, ma A1, to nie ma do tego zastosowania, do składki zdrowotnej nie mają zastosowania żadne przepisy innego obcego mocarstwa. No działalność jest w Polsce, ale to jest inna działalność niż ten transport, niż ten kierowca? No ta sama, no dokładnie. Więc to jest dokładnie tak, jak powiedziałem. Refundacja z PFRON-u, a składka zdrowotna, nic do tego nie ma. Nie obniża i nie powiększa ta refundacja z PFRON-u. I w tym projekcie ustawy też nie widziałem, żeby coś było z refundacją PFRON-u. Dobra, to tutaj jeszcze zobaczę, cofnę do starych pytań. Teraz mi prąd wysiądzie. Czekajcie. A, już, wtyczka wyszła. Dobra, to już nie wysiądzie mi prąd. Tu było te 5 spółek i działalność, to już wyjaśniałem. Pani Dorota tutaj ma pytanie. Ja je rozmienię na części. Wspólnik 4 spółek komandytowych. Za styczeń 1 składka zdrowotna. Wspólnik spółek komandytowych. 1 składka zdrowotna za styczeń. Nie. Za styczeń inni mają już po nowemu liczoną składkę, więc za styczeń wspólnicy spółek komandytowych na CIT-cie 4 składki zdrowotne za styczeń. Za luty 4 składki zdrowotne, tak samo. Jeśli chodzi o różnicę między styczniem a lutym, to ona jest tylko u tych przedsiębiorców, którzy są opodatkowani na skali i na linii. Za wszystkich innych, czyli ta grupa inni, komandytowa, jednoosobowa spółka z o.o., osoby współpracujące, karta podatkowa oraz ryczałt od przychodów, już za styczeń liczy się składkę po nowemu. Pani Iwona, jak policzyć wspólnika w spółce jawnej na liniowym i dodatkowo wspólnika w spółce z o.o.? To zdrowotna też tylko jedna od dochodu ze spółki jawnej, 2 zdrowotne. Jedna od dochodu ze spółki jawnej, a druga ryczałtowa, zakładając, że ten wspólnik w spółce z o.o. jest jednoosobowy, to wtedy druga składka 6221 razy 9%, czyli te 559 z groszami, 559,89. Prezes Stowarzyszenia Klub Sportowy wykonuje funkcję bezpłatnie, płaci składkę? Nie. To, że wykonuje bezpłatnie, powoduje, że nie podlega składce zdrowotnej. Jeśli członek zarządu nie otrzymuje wynagrodzenia, nie podlega niczemu. Co w przypadku, gdy prokurent samoistny nie otrzymuje wynagrodzenia? Pani Kamilo, nie otrzymuje wynagrodzenia, to nie ma składki zdrowotnej. Nie trzeba korzystać z tego wytrychu, który wam podałem, tej składki zerowej. Bo nie ma wynagrodzenia, to go nie zgłaszamy. Dobra, jeszcze zobaczę najświeższe pytania, czy się pojawiły i będę się z wami powoli żegnał. Tu była pani Kamila z tym kierowcą. Pani Honorata. Jeśli w deklaracji podałam, że ryczałtowiec płaci na podstawie przychodu z zeszłego roku, tak, można to zrobić, a w ciągu roku przekroczy próg 300, to kiedy zaczyna płacić wyższą składkę zdrowotną? Rozumiem, że na podstawie zeszłego roku płaciła pani na te 100%, tak? Jeśli tak, to w tym, to de facto może pani do końca roku płacić 100% i rozliczać się z tego 180% po zakończeniu roku. Tylko nie wiem, czy to dla pani jest korzystne, żeby później dużą kwotę płacić. Ale jeżeli wybrała pani formę zeszłoroczną, teoretycznie może pani do końca roku tak płacić. Ale ja bym w ciągu roku jednak zmienił i zaczął płacić od tej wyższej. Przy podatku liniowym narastająco za 2 miesiące jest strata, a za trzy miesiące jest strata 3. Jaka podstawa za marzec? Bardzo proszę odpowiedź. Przy podatku liniowym narastająco za 2 miesiące jest strata 12, a za 3 miesiąc jest strata narastająco 3000. Jeżeli cały czas będziemy miesiąc do miesiąca, strata nam będzie wzrastała albo malała, wszystko jedno, ale będziemy na stracie, to cały czas składka zdrowotna wynosi 270 zł i 90 groszy. Nie może być niższa niż 270 zł i 90 groszy, czyli 9% od minimalnego wynagrodzenia, mimo tego, że liniowiec ma stopę procentową 4,9.
Czy trzeba korygować deklarację ZUS, jak zmienił się dochód? Tak, jeżeli tutaj pani Małgosia ma na myśli kogoś, kto jest opodatkowany na linii albo na skali i robi pani korektę dochodów za miesiąc poprzedni czy jeszcze poprzedni, kiedy już było naliczone składki zdrowotne, to tak, w takiej sytuacji, jak pani zmienia dochód, to powinna pani skorygować deklarację. O, przeczytam głośno pani Beaty pytanie, a właściwie stwierdzenie. Super profesjonalne szkolenie, dziękuję. Hurra, dziękuję za pochwałę. I zapraszam naprawdę bardzo serdecznie na kolejne spotkania ze mną. Co będę mógł wam przekazać, to wam przekażę. Pan Krzysztof, mówiąc, że pracowałem tam trochę w ZUS-ie, no to nawet nie doszacował mnie, bo 35 lat w tej instytucji siedziałem, więc i w kontroli pracowałem 20 lat, więc trochę wiem na ten temat. Więc naprawdę zapraszam. Pani Paulina, ile składek zdrowotnych, gdy osoba jest zatrudniona na etacie, jest wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o., wspólnikiem w spółce komandytowej i z tytułu powołania, łącznie 3 składki? Jeśli chodzi tak, jest zatrudniona gdzieś tam na etacie, to normalny pracownik, płacicie składkę społeczną i zdrowotną. OK. Wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. to by była jedna składka, wspólnik spółki komandytowej to by była druga składka, już na własnym NIP-ie te dwie składki by wykazywał i jeszcze ma powołanie. To powołanie, w której z tych spółek, jeśli ma to powołanie, no to byłaby, to by była trzecia składka, czyli w sumie tak naprawdę licząc i etat, to byłyby 4 składki zwrotne w tym wypadku. Czyli 4 razy krócej będzie stała w kolejce do specjalisty lekarza. No bo jak płaci 4 składki, to coś musi z tego mieć przecież. Gdyby, jak już pani Paulina zaczepiła ten temat, to jeszcze przedłużę chwilę. Słuchajcie, gdyby była sytuacja taka, że macie kogoś, kto jest członkiem zarządu, powołanym, bo musi być powołanym w spółce z o.o. i to jest wieloosobowa spółka, no to zgłaszacie go do zdrowotnego 22,50 i płacicie składkę zdrowotną. Ale jeżeli by zgromadzenie wspólników uznało, że zawieramy z tym członkiem zarządu umowę o pracę, to wtedy spółka zgłasza go jako pracownika na 0,1,10, a wyrejestrowujecie go z 22,50, bo on przestaje być tak zwanym tym powołanym, kodeksowym, bezumownym członkiem zarządu. On staje się członkiem zarządu na umowie o pracę albo na umowie zleceniu. Więc o tym proszę pamiętać. O, posypały się pochwały pod moim adresem. Panie Krzysztofie, tak, witam. Panie Darku, porządnie przeprowadzony webinar, nawet można powiedzieć, że prawie szkolenie. Dokładnie. No dobrze. To ja proszę razie... Państwa, jeszcze raz zachęcę. Możecie skorzystać z pakietu tego szkoleń. To jest ułamek tej wartości. W dwóch wydarzeniach możecie Państwo wziąć udział za jedyne 349 zł. To jest kwota brutto. Klikając w link które podesłaliśmy do Państwa, udostępniamy jeszcze raz. Kto nie wziął udziału, dzisiaj podczas tego spotkania dostaje bonus w wartości 299 zł. Szkolenie z nowego ładu, z tych informacji związaną ze skarbowością. Także serdecznie zachęcamy. Istnieje możliwość wzięcia jeszcze udziału w tym szkoleniu. Panie Darku, dziękujemy bardzo. Panie Krzysztofie, tutaj pani Ula prosi jeszcze link na jutrzejsze dla Ukraińców szkolenie. Okej, dobra. Już za chwileczkę powinien się pojawić. A ja jeszcze do pani Małgosi, która tu się skarży, że nie dostała odpowiedzi, że było super, ale nie dostałem odpowiedzi. Proszę do mnie napisać na maila. Ja pani odpowiem, naprawdę pani odpowiem, ale no dzisiaj już rzeczywiście i tak przedłużyliśmy o pół godziny. Bardzo Państwu dziękuję za udział i zapraszam na szkolenia organizowane przez pana Krzysztofa, prowadzone przeze mnie, czy przez pana Michała Cielibały, na wszystkie szkolenia. Zapraszam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie Darku. Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach. Do widzenia.